Szczęście Boże, Ewelina Betiuk. Witam Państwa i zapraszam na południowe wydanie Informacji Dnia. 30 marca zapadnie wyrok w sprawie, w której oskarżonym jest były szef CBA Mariusz Kamiński oraz jego trzech podwładnych. Prokuratura zarzuca posłowi nadużycie prawa przy prowadzeniu przez CBA tzw. afery gruntowej. Zarzuty dotyczą działań w sprawie nielegalnego majątku byłej pary prezydenckiej Aleksandra i Jolanty Kwaśniewskich. Obrona wnosi o uniewinnienie. Jak mówi jeden z oskarżonych, były wiceszef CBA Maciej Wąsik, gdyby Centralne Biuro Antykorupcyjne nie podjęło działań, szefowie służby naraziliby się na odpowiedzialność prawną, a celem nadrzędnym było dobro publiczne. W czerwcu ubiegłego roku Sejm nie zdecydował się na uchylenie immunitetu Mariuszowi Kamińskiemu. Odrzucenie wniosku o jego uchylenie doprowadziło do umorzenia postępowania w prokuraturze. Na dziś, zgodnie z zapowiedzią szefa MSZ Grzegorza Schetyny, zaplanowano konsylium lekarskie w sprawie dalszych losów dwóch najciężej rannych Polek w zamachu terrorystycznym, jaki miał miejsce w Tunisie, stolicy Tunezji. Polscy prokuratorzy prowadzący śledztwo w sprawie ataku, do którego przyznali się dżihadyści z Państwa Islamskiego, chcą jechać do Tunezji, by uczestniczyć w oględzinach i przesłuchaniach świadków. Zwrócili się w tej sprawie do prokuratury generalnej. W ubiegłotygodniowym zamachu terrorystycznym w Tunisie trzech obywateli polskich poniosło śmierć. 10 zostało rannych, z czego 8 osób jest już w Polsce. Dwie najciężej ranne kobiety, których stan jest jednak stabilny i nie zagraża życiu, pozostają jeszcze w tunezyjskim szpitalu. Obie Polki mają zostać przywiezione do Polski wojskową kasą, ale pozostaje jeszcze kwestia terminu. Decyzję co do następnych kroków w sprawie rannych Polek poznamy po dzisiejszej naradzie lekarzy z Tunisu. Po przywiezieniu ostatnich osób z Tunisu Grzegorz Schetyna, jak zapowiedział, będzie oczekiwał raportu MSZ o całej sytuacji oraz o akcji ratunkowej, a także odpowiedzi na pytanie, czy potrzebne jest w tym kontekście wzmocnienie placówek pomocowych w okresie wakacyjnym. W ambasadzie w Tunisie obecnie zatrudnionych jest na stałe 4 merytorycznych pracowników. Kampania wyborcza nabiera tempa. Bronisław Komorowski zaprezentował swój nowy spot wyborczy. 5 lat temu Bronisław Komorowski, kandydując w wyborach prezydenckich, też proponował zgodę. Dziś jednak mówił o podziałach na Polskę racjonalną i radykalną. Chcemy Polski, która łączy, a nie dzieli. Polski zgody, a nie konfliktu, opartej na zdrowym rozsądku, a nie na zacietrzewieniu politycznym. Chcemy Polski racjonalnej, a nie radykalnej. Dlatego razem musimy zapewnić zgodę i bezpieczeństwo. Podczas prezentacji spotu Komorowski zadeklarował, że nie zamierza przestać spotykać się z Polakami. Zamierzam prowadzić dialog o Polsce, dialog o programie. I sądzę, że to jest najlepsza forma prowadzenia kampanii wyborczej. Jednak jego kampania do łatwych nie należy. Gwizdy na spotkaniach oraz głośne hasła wyrażające niezadowolenie z dotychczasowej prezydentury to już norma. Chcę wam powiedzieć. Źle prowadzona polityka, także kolejne wpadki, w tym ta ostatnia dyplomatyczna w Japonii. To wszystko sprawia, że argumenty Komorowskiego do obywateli już nie przemawiają. 2 tygodnie temu Bronisław Komorowski zainaugurował swoją kampanię. Trzeba być ślepym, żeby nie widzieć, że to jest naprawdę, że żyjemy w złotym okresie dla Polski. Pytanie, czy urzędujący prezydent nadrobi stracony czas, bo złoty wiek Polski to XVI, a nie XXI wiek. W całej Polsce trwa protest przewoźników. Ma to związek z przepisami dotyczącymi płacy minimalnej, jakie nałożył na polskich przewoźników niemiecki rząd. Transportowcy sprzeciwiają się eliminowaniu ich z rynku przez działania władz niemieckich i rosyjskich. Są przekonani, że Niemcy łamią prawo europejskie, zmuszając polskie przedsiębiorstwa transportowe do stosowania tamtejszych stawek wynagrodzeń, a nawet prowadzenia dokumentacji w języku niemieckim. Przewoźnicy mają także pretensje do polskiego rządu, który dotąd nie zrobił nic, by rozwiązać problem. My w odróżnieniu od innych grup społecznych nie domagamy się żadnych pieniędzy. Nie domagamy się jakichkolwiek zwolnień podatkowych, ubezpieczeniowych. My tylko chcemy, aby polski rząd bronił nas przed działaniem innych państw. My tylko chcemy, aby polski rząd naprawiał konsekwencje z
złego prawa. Mówi Maciej Wroński, przewodniczący Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska. Listę miejscowości, w których planowane są akcje protestacyjne, znajdą Państwo na stronie internetowej Zrzeszenia Międzynarodowych Przedsiębiorców Drogowych. Coraz częściej słyszymy o naprotechnologii. W przeciwieństwie do metody sztucznego zapłodnienia in vitro, naprotechnologia jest metodą, która leczy niepłodność, doszukując się przyczyn jej powstania. Co więcej, odbywa się ona w sposób naturalny, nie godzący w naturę człowieka oraz w prawo boskie. Naprotechnologia to naturalna metoda leczenia niepłodności. Jest nazywana nową nauką w zakresie ginekologii i położnictwa. Powstała w latach 90. w Stanach Zjednoczonych. Jej twórcą jest profesor Thomas Hilgers. Obecnie naprotechnologia stosowana jest na całym świecie, co ważne, zgodnie z prawem Bożym i prawem naturalnym. Jest to i nowe, i właściwie takie klasyczne podejście do problemu w opozycji do tego wszystkiego, co proponują nam techniki wspomaganego rozrodu, które jakby chcą unikać stawiania rozpoznań, chcą unikać leczenia w sensie klasycznym, w sensie leczenia farmakologicznego czy leczenia chirurgicznego i obchodzić problem, dostarczając na zamówienie małżeństwa potomstwo, ale nie w sposób naturalny, tylko w sposób po zapłodnieniu na szkle. Fundamentalnym założeniem naprotechnologii jest współpraca z pacjentem. W centrum naszej działalności stoi pacjent, natomiast dookoła pacjenta jest lekarz, jest instruktor modelu Clayton, jest psycholog, jest dietetyk, jest cały zespół ludzi, którzy mają w najlepszy sposób dotrzeć do sedna problemu, rozpoznać go i w sposób przyczynowy później leczyć. Leczenie to w dużej mierze zależy od samej kobiety, a mianowicie od jej rzetelnej obserwacji cyklu. Dobrze by było, żeby każda kobieta wiedziała, co dzieje się w jej organizmie, jakie procesy zachodzą, co z tego wynika. Natomiast już przy samym leczeniu problemów z płodnością, ma to bardzo duże znaczenie, żeby tą obserwację dobrze prowadzić, żeby karty obserwacji były rzetelnie wypełniane. Bo też na tej podstawie, tak jak mówię, doktor między innymi prowadzi diagnostykę. Jednym z modeli rozpoznawania płodności jest model Claytona. Polega on na obserwacjach i zapisywaniu na karcie obserwacji dni płodnych i niepłodnych u kobiety. Jego głównym założeniem jest obserwacja śluzu szyjkowego. Prowadząc obserwację, czy taką, czy inną metodą rozpoznawania płodności, wiemy dokładnie, kiedy jest czas płodny, kiedy jest czas niepłodny. Więc przede wszystkim umiemy zdecydować, które dni są najlepsze do współżycia, żeby mogło dojść do poczęcia dziecka. W zależności od tego, jakie te cykle są długie, kiedy dochodzi do owulacji, u jednej kobiety będzie to stosunkowo wcześnie na początku cyklu, u innej kobiety będzie to znacznie później. W wielu ośrodkach na świecie prowadzone są badania na temat skuteczności naprotechnologii. Wyniki przedstawiają się bardzo obiecująco. Jej skuteczność sięga nawet 50%. Mieszkańcy Andaluzji nie chcą zmian po wczorajszych wyborach do władz regionalnych. Andaluzyjczycy po raz kolejny powierzyli rządzenie regionem Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej. Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza nieprzerwanie rządzi w regionie od czasu upadku dyktatury generała Francisco Franco. Wczorajsze wybory pokazały, że mieszkańcy Andaluzji znów zaufali partii. To jest niepodważalne zwycięstwo. Jestem bardzo zadowolona i czuję się odpowiedzialna za przyszłość w tym regionie. Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza zdobyła 47 mandatów w liczącym 109 posłów w parlamencie. Jesteśmy bohaterami zmian, stworzenia nowych alternatyw, które będą spełniać pilne potrzeby większości Andaluzyjczyków. Drugie miejsce zajęła rządząca w Madrycie centroprawicowa Partia Ludowa, premiera Mariano Rajoy. Socjaliści uzyskali według sondaży 33,1% głosów. Ten wynik dla partii jest trudny do przełknięcia, zwłaszcza że premier Rajoy w kampanię w regionie zaangażował się bardzo mocno. Przed wyborami odwiedził on Andaluzję aż 6 razy. Jeszcze częściej w spotkaniach uczestniczyli ministrowie jego rządu. No estamos para decidir
Nie jesteśmy tutaj, aby dążyć do wspólnego rządu. Jesteśmy tutaj, aby rządzić w złych czasach, skomplikowanych czasach. Kolejne miejsce zajęła partia Podemos, która dostała 17,5% głosów i będzie miała od 19 do 22 mandatów. Frekwencja wyborcza była o 2,5% mniejsza niż w poprzednich wyborach i wyniosła 58,17%. Grecja domaga się od władz Niemiec kompromisu w sprawie reparacji wojennych. Berlin stoi na stanowisku, że kwestia odszkodowań za straty wojenne została w przeszłości definitywnie załatwiona i zarzuca Atenom, że postulat ma jedynie przyspieszyć międzynarodową pomoc dla Grecji. Jeszcze do niedawna przedstawiciele Aten grozili konfiskatą niemieckich własności na terenie Grecji. Wszystko przez kwestię odszkodowań za straty wojenne, jakie Grecy ponieśli w wyniku działań III Rzeszy. Teraz temat ponownie powraca w związku z wizytą greckiego premiera w Berlinie. Rząd Angeli Merkel co prawda sugeruje, że niemiecko-grecki fundusz przyszłości do finansowania projektów socjalnych w Grecji może zostać rozszerzony, jednak nie w ramach roszczeń Aten, które zdaniem Berlina zostały już uregulowane. Niemcy przypominają, że zgodnie z podpisaną w 1960 roku dwustronną umową, władze RFN wypłaciły Grecji 115 milionów marek niemieckich. To, jak zostały one podzielone, było już kwestią wewnętrznych ustaleń. W cieniu żądań Ministerstwa Spraw Zagranicznych Grecji pozostaje międzynarodowa pomoc finansowa, o którą zabiega pogrążona w kryzysie Grecja. Rząd Grecji w Komisji Europejskiej, czy teraz w Berlinie, postuluje o jak najszybszą wypłatę tej kwoty. Natomiast ona nie została do tej pory wypłacona ze względów proceduralnych. To znaczy nie zostały jeszcze przeczytane czy przeanalizowane dokumenty reformujące gospodarkę grecką. Dzisiejsza wizyta w Berlinie premiera Aleksisa Tsiprasa będzie pierwszą od rozpoczęcia kadencji jego rządu. Rozmowy na pewno nie będą proste, a przedmiotem sporu są reformy, jakie Grecja musi podjąć, by otrzymać wsparcie. Dżihadyści z tzw. państwa islamskiego opublikowali w internecie listę około 100 amerykańskich wojskowych. Lista zawiera ich dane i dokładne adresy. Dżihadyści wezwali swoich zwolenników w Stanach Zjednoczonych, aby atakowali żołnierzy. Lista z danymi wojskowych pracujących dla Ministerstwa Obrony Stanów Zjednoczonych pojawiła się na stronie internetowej powiązanej z tzw. państwem islamskim. W sieci umieściła je grupa, która podpisała się jako hakerska dywizja państwa islamskiego. Dżihadyści zaapelowali do swoich zwolenników w Stanach Zjednoczonych, aby wykonali ostatni krok i załatwili wojskowych z listy. Hakerzy utrzymują, że dane amerykańskich żołnierzy zdobyli włamując się do wojskowych baz danych. Władze amerykańskie zaprzeczają temu i twierdzą, że dane wojskowych były publicznie dostępne. Dowódca sił NATO w Europie, generał Philip Bredlow, komentując całą sprawę, stwierdził, że islamiści, którzy odnoszą porażki na polu walki, uciekają się do działań, które mają wywołać sensację. Całą sprawę dokładnie bada Pentagon. Z kolei marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych zleciła wszystkim swoim żołnierzom dokładne zweryfikowanie danych, jakie pozostawiają na stronach internetowych, z których korzystają. Piłkarze Lecha Poznań wygrali z Legią Warszawa 2-1 w szlagierowym meczu 25. kolejki Ekstraklasy. Przy Bułgarskiej naprzeciwko siebie stanęli mistrz i wicemistrz Polski. Punktem zwrotnym w meczu była czerwona kartka dla bramkarza gości. Pojedynki Lecha Poznań z Legią Warszawa od lat ekscytują całą piłkarską Polskę. Przy przeszło 40-tysięcznej publiczności doszło do starcia aktualnego lidera rozgrywek z popularnym kolejorzem, który wciąż poważnie myśli o tegorocznym mistrzostwie kraju. Losy wczorajszego meczu rozstrzygnęły się w 62. minucie, gdy czerwoną kartką za interwencję ręką poza polem karnym ukarany został Arkadiusz Malarz. Chwilę po tym precyzyjnym strzałem z rzutu wolnego prowadzenie poznaniakom dał Barry Douglas. 4 minuty później doskonałą akcję Lecha wykończył Kasper Hamalainen. Dobrze graliśmy taktycznie drugie połowę, tylko raz nie ustrzygliśmy się błędu, dlatego straciliśmy bramkę. Po prostu udało nam się strzelić na 2-0, grać w dziesiątkę, byli osłabieni. Myślę, że już kontrolowaliśmy przebieg spotkania. Kontaktowym trafieniem dla grającej w dziesiątkę Legii popisał się Michał Kucharczyk. Pomocnik wykorzystał nieporadność defensorów i silnym uderzeniem pokonał bezradnego golkipera Lecha. Po tej drugiej bramce nie chcieliśmy się cofnąć. Chcieliśmy dalej stwarzać sytuację, chcieliśmy dalej pokazać w tym spotkaniu, że też nie koniec, że my dalej dążymy do zwycięstwa. No i niepotrzebna bramka Sosna, bo dużo nerwowości było potem. Mogło się wkraść nasz zespół, a na szczęście się i tak nie stało. Byliśmy w drugiej połowie pewnym zespołem i wiedzieliśmy, czego chcemy.
uspokoiliśmy tą grę po stracie bramki, trochę dłużej przytrzymaliśmy piłkę i mieliśmy nawet kolejną sytuację, żeby strzelić na 3-1. Defensywa poznańskiej drużyny ustrzegła się kolejnych błędów i ostatecznie pokonała rywala ze stolicy 2-1. Do końca pierwszej części sezonu pozostało jeszcze 5 kolejek. Następnie zespoły rozegrają między sobą 7 dodatkowych spotkań, a ich wcześniejszy dorobek punktowy zostanie zredukowany o połowę. Zapowiada to pasjonującą walkę o tegoroczne Mistrzostwo Polski. Lech i Legia spotkają się bowiem ze sobą jeszcze raz. W ocenie Michała Żyry niedzielny triumf Kolejorza nie daje mu żadnej przewagi przed zbliżającą się batalią o tytuł. Graliśmy tak, fajnie. Lech w pierwszej połowie nie istniał, grał tylko długimi podaniami i my tutaj konstruowaliśmy akcję po ziemi. Fajnie to wyglądało. Ale Buryć akurat świetnie dzisiaj to, co miał, wybronił. Takie są mecze, taki jest też ten skór, że tak on wygrywa często. Teraz jest przerwa, gdzie popracujemy nad tym, co było źle i będziemy musieli się zresetować i wygrać kolejne spotkanie. Piłkarze występujący na co dzień w Ekstraklasie będą jednak musieli na jakiś czas zapomnieć o rozgrywkach ligowych. Wszystko za sprawą przerwy na mecze reprezentacyjne. Już w najbliższą niedzielę polska kadra narodowa zmierzy się na wyjeździe z Irlandią. I na teraz to wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę dobrego popołudnia z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Julii Tapszyczka. W naszym programie czas na prognozę pogody. Pogodnie dziś na zachodzie i w centrum Europy. Pochmurno i deszczowo w basenie Morza Śródziemnego. Na termometrach w Moskwie 0, w Warszawie około 7 stopni, w Paryżu i Wiedniu 12, a w krajach południowych blisko 16-18 stopni. I przechodzimy do kolejnej mapy. W Polsce dziś słonecznie i bez opadów, na ogół zachmurzenie małe i umiarkowane. Na południowym wschodzie niebo bezchmurne, na północnym wschodzie około 5-6 stopni, w centrum cieplej blisko 7-8, a na zachodzie najcieplej i tam około 9-10. Wiatr umiarkowany z południowego zachodu. Na barometrach w stolicy 1020 hektopaskali przewidziany jest spadek ciśnienia. W tym wydaniu to już wszystkie informacje o pogodzie. Na kolejne zapraszam wieczorem. Do zobaczenia.